jeden z charyzmatów ruchu Światło Życie, który w domu kościele czasem dość późno się odkrywa ze względu na jego dynamikę, to charyzmat liturgii. Sam ruch Światło Życie ma źródło w ołtarzu, ponieważ to pragnienie ojca Blachnickiego, aby liturgia stała się żywa, była tym początkiem rozwoju tego, co z czasem stało się ruchem żywego kościoła, a później ruchu Światło Życie. Słychać mnie na końcu? Dobrze, bo będzie bez mikrofonu lepiej. I ten żywy Duch Święty, który działa w liturgii, też dość często właśnie objawia się w ten sposób, że słowo jest najodpowiedniejsze na ten czas naszego zgromadzenia. I mamy dzisiaj słowo w liturgii, które bardzo rzadko występuje. Myślę, tak rzadko, że wielu ludzi może pierwszy raz usłyszeć prawdę, że Jezus chrzcił. Że Jezus kogokolwiek chrzcił. Co nie zawsze się tak utożsamia. Jan chrzcił, a Jezus chrzcił? No Jezus chrzcił. Słyszeliśmy o tym dzisiaj w Ewangelii. I mamy ten piękny wywód właśnie Jana, chrzciciela, o jego relacji do Jezusa, o jego relacji do oblubieńca, który ma swoją oblubienicę. Oblubienicą Chrystusa jest Kościół, a przez Kościół cała ludzkość. A przyjaciel oblubieńca doznaje radości na jego głos. Każdy z nas jest zaproszony, aby być przyjacielem oblubieńca, aby doznawać radości na jego głos, na to, co on czyni i działa. I nasi przyjaciele, bo nie goście, ponieważ jesteśmy w przestrzeni jednego ruchu, więc nie musimy się gościć, jesteśmy cały czas w jednej przestrzeni. Nasi przyjaciele, parafilialna z Warszawy rozeznali właśnie na ten temat przewodni tego dnia skupienia tą prawdę o animatorze, który tak daleko zaprowadził człowieka, jak sam daleko doszedł. Tu się objawia zasada życie z życia. Jako żywy organizm to nie przekazujemy pewnych teorii, tylko pewne żywe doświadczenie. I myślę, że też te dwie konferencje bardzo mocno pokazały też taką rzeczywistość. Po pierwsze umiejscowiła domowy kościół w przestrzeni szerokiej ruchu Światło Życie. W ruchu, o którym ojciec powiedział, że nie ma miejsca dla ludzi biernych. Nie takim sensie, że kogoś chcemy wykluczać, tylko że każdy jest zaproszony do bycia żywym członkiem tej wspólnoty. To nie jest organizacja, w której jedni biernie przyjmują, a drudzy się muszą silić, żeby ci biernie przyjmowali. I myślę też to, co zostało ukazane, jak krąg może być dynamiczny, jak to życie może być przekazywane, to dzielenie się jest też ogromnym bogactwem. Ale też to słowo, które dziś dane jest nam z Ewangelii, jest podwójnie symboliczne, ponieważ kiedy ojciec Blachnicki pisał o wizji animatora, kim jest animator, to właśnie do tego fragmentu Ewangelii się odwoływał i zacytuję go. Wzorem i modelem dla animatora jest również święty Jan Chrzciciel, jak ksiądz Blachnicki, który swoim uczniom ukazał Chrystusa, aby poszli za nim. Święty Jan nie smucił się z tego powodu, że jego uczniowie go opuścili, ale w tej sytuacji wydał to wspaniałe świadectwo. I tu oczywiście ksiądz Blachnicki cytuje właśnie dokładnie ten fragment o tym, że Jan mówi, ja nie jestem Mesjaszem, zostałem posłany i dokładnie potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Jesteśmy powołani do tego, aby być przekazicielem życia. Dlatego ksiądz Blachnicki tak mocno stawiał, podkreślał tą nazwę animator, która obecnie już jest w świecie polskojęzycznym rozumiana szerzej, ale wtedy wcale taka nie była. Animator to ten, co bajki animuje i robi. To słowo w języku angielskim ma tylko takie generalnie znaczenie. Ale dlaczego on tak się tego uchwycił? Bo to pochodzi od anima, od życia. Tak? My służymy życiu, my nie jesteśmy liderami, my nie używamy słowa lider w ruchu Światło Życia, bo my nie jesteśmy tym, którzy idą na samym początku, a idą za nami. My jesteśmy tym, którzy służą życiu, jakby na jego końcu w pewnym sensie. Pobudzamy to życie, aż w jednym ze swoich wystąpień o duchowości animatora ksiądz Blachnicki doszedł do takiego bardzo pięknego zdania. Kto jest pierwszym animatorem? Duch Święty jest pierwszym animatorem. On jest duchem ożywicielem. On jest tym, który ożywia także wspólnotę, ożywia nas. A my możemy ożywiać innych. Popatrzcie, usłyszeliśmy dzisiaj bardzo mocne świadectwo ze Słowa Bożego o tym, że my możemy ożywiać innych. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy taką rzecz. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci,
niech się modli, a przywróci mu życie. Kto przywróci mu życie? Ten, kto się modli. Oczywiście, że życie przyjdzie od Boga, ale my stajemy jako przekaziciele życia. I to jest też ta prawda, że my służymy żywemu organizmowi. Jest takie mocne zdanie, którego zrozumienie przychodzi, myślę, nie tak łatwo. Ksiądz Blachnicki mówił o ruchu Światło-Życie, o tych zależności charyzmatu, mówił prostą rzecz. Życia nie można zorganizować. Życia nie można zorganizować. Życiu można służyć, że jest organizmem. Życie jest pewną dynamiką, którą my służymy, a nie, że my wydamy polecenia, dyrektywy i te dyrektywy same z siebie coś zmienią. Tak nie będzie. I to doskonale wiemy, że nie tak się służy życiu w przestrzeni ruchu Światło-Życie. Że ktoś wyda dyrektywy odgórne jako para animatorska, nakaże albo rejonowa, albo jeszcze inna, tak? I się coś zmieni. Nie, bo nie tak żyć, bo życia nie można zorganizować. Życiu można tylko służyć. Temu procesowi, który Duch Święty prowadzi. Oczywiście ksiądz Blachnicki, kiedy tworzył tą pierwotną wizję animatora, miał na myśli tego animatora, apostoła, pojedynczą osobę. My mamy tutaj przed sobą większości, choć nie tylko, animatorów, pary animatorskie, tak? I można sobie zadać pytanie, czy w Biblii odnajdujemy dla siebie, czy wy jako małżonkowie odnajdujecie dla siebie wzór kogoś, kto mógłby dla was być w Nowym Testamencie. I od razu dodam, nie w Ewangelii. Ciekawe, jak dobrze znacie Pismo Święte, mogę bazować, bo macie to w zobowiązaniach, macie Biblię studiować. Czy macie ukazany w Biblii wzór małżonków, którzy mogli być dla was przykładem? No, wychodzi znajomość Biblii. Nie, powiedziałem, że nie Ewangelia. A mówi wam coś, co... Kto? Nie, Nowy Testament powiedział. W Nowym Testamencie, nie w Ewangelii. No, jak znacie Biblię? A słyszeliście kiedyś o Pryscylii i Akwilii? Kto słyszał, ręka do góry? Kim była Pryscylla? Bo Pryscylla to jest ona, a Akwila to jest on. To byli najbliżsi współpracownicy świętego Pawła. To byli głosiciele, to byli ludzie, którzy za Pawłem szli. Łączył ich wspólny zawód, szyli namioty. I byli w Efezie, ostatecznie byli w Rzymie, wiemy w 16 rozdziale, kiedy Paweł wysyła pozdrowienia, mówi: pozdrówcie Akwilię i Pryscyllę. Oni się z nimi trudzili. Małżonkowie służyli życiu chrześcijańskiemu. I oni mogą być takim wzorem nowotestamentalnym, biblijnym dla pary animatorskiej. Jak najbardziej. Właśnie ludzie służący życiu chrześcijańskiemu. Jak przeczytaję sobie 14 rozdział, 16 rozdział, uwielbiam, listu do Rzymian, tam macie Pawła, który pozdrawia nieustannie ludzi, którzy gromadzą się w domowych kościołach. Pozdrówcie kościół, który gromadzi się w domu tych i tych. I kościół, który gromadzi się w domu tych i tych. Tak? Stąd wyrasta doświadczenie domu seklezy. I rzeczywiście tak jest. Oni mogą być nas przykładem. I Jan Chrzciciel, ale także Pryscyla jak Filla, jako ludzie, którzy przyjęli Chrystusa, służyli mu. Można powiedzieć, że idealny team, moderator i para animatorska. Święty Paweł i Pryscylla, czy Pryska, jak niektórzy mówią, jak Filla. I służymy życiu. No właśnie, zostały wam ukazane pewne przestrzenie do życia. I chciałbym, lądując powoli, chociaż jeszcze nie tak szybko, powołać się na innego człowieka, który bardzo wiele nam zostawił w wizji animatora i którego należy odkrywać, który w ruchu nie jest obecnie tak mocno znany, księdza Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora ruchu Światło-Życie. On zostawił taką jedną ze swoich homilii na błogosławieństwo animatorów w ruchu, nie w gałęzi rodzinnej, animatorzy, którzy przechodzą formację i odkrywają swoje powołanie do posługi w ruchu, otrzymują swoje błogosławieństwo. W sposób szczególny w czasie Centralnej Oazy Matki na jutrzni, tak? Kasia otrzymała takie błogosławieństwo 2 lata temu. Tak? Dobrze. I wtedy właśnie jest tam przestrzeń, żeby ukazać przez to, kim jest animator, czemu on służy. I lata temu, w latach 80. ksiądz Danielski, wygłaszając do nowo przyjętych animatorów pewne słowo, ukazał pewne przestrzenie. Nie przeczytam całej homilii, bo jest długo, ale pewne aspekty jak najbardziej się odnoszą również do was jako par animatorskich. Usłyszeliście na konferencji, że
animatorami najpierw jesteście w małżeństwie. Mąż wobec żony, żona wobec męża, małżonkowie wobec rodziców i potem dopiero idziemy dalej. Więc pierwsze, animator to jest człowiek, który przekazuje nie swoje. Tak? My nie wymyślamy sobie rzeczywistości, no bo służymy pewnemu charyzmatowi. To, że domowy kościół w Irlandii się rozwija, również wynika z tego, że staramy się być wierni. Nawet jeśli pewne rzeczy trzeba korygować, zmieniać, do wierności charyzmatowi, to dlatego się rozwija. Gdybyśmy chcieli sobie stworzyć swój domowy kościół na swoją modłę, na pewno by to wszystko się rozmyło. Nie mielibyśmy uczestnictwa w żywym organizmie, jakim jest charyzmat światło życia. I oczywiście jest ta wizja pary animatorskiej, która jest w zasadach, nie będę jej teraz przytaczał, ale przytoczę jedna z tej wizji, w sumie każdej pary odpowiedzialnej, tylko animatorskiej. No bo takie cechy, nie? Tam, że rozmodlone, że życzenie sakramentalnym, to zostawiam, ale właśnie jest taka jedna ważna rzecz, którą chcę podkreślić. Chciałem podkreślić i bardzo się cieszę, że Duch Święty tak natchnął Beatę i Jarka, że mi pomogli. Bo jeden z aspektów jest każdej pary odpowiedzialnej, jest znać zasady domowego kościoła, akceptować je i być im wierne. Teraz jest pytanie, ilu z was mających posługę zna te zasady? Ilu przeczytał je choć raz? A jeden raz to nie wystarczy, bo to naprawdę trzeba przejść kilka razy, żeby starać się kształtować według tego. Pamiętajcie, my mówimy w skrócie, że podejmujecie zobowiązania, bo je podejmujecie, ale moment, kiedy wy po ewangelizacji i pilotażu stajecie, rozeznając, że to jest wasze miejsce wzrostu, to co mówicie? Pragniemy włączyć się do domowego kościoła, gałęzi rodzinnej, ruchu światło życie i co? I wypełniać zobowiązania? Nie. Formować się według jego zasad. To jest dużo szersza wizja niż tylko fundamentalnych zasad wzrostu. To jest cała szersza wizja, bo te zasady, one nie spadły z nieba. One były właśnie sposobem opisania życia, które najpierw się urodziło, miało też swój proces wzrostu. Więc przekazuję nie swoje, czyli muszę rozumieć, muszę ciągle dorastać do rozumienia. Wszyscy musimy dorastać. W ruchu światło życia nie ma ekspertów, którzy wszyscy wszystko wiedzą i już wam odpowiedzą wszystkie pytania, bo to jest życie. Dlatego też właśnie animator to człowiek przekazu, to znów wizja księdza Danielskiego, czyli przekazujemy to życie. To jest też człowiek nawrócenia, czyli wracania. Tak? W przypadku animatorów, par animatorskich, reguła życia jest jednym z tych miejsc, no i dialog, nawet spotkania, gdzie to nawrócenie może być. Ksiądz Danielski jeszcze idzie mocniej, mówi tak. Gorąco wam to kładę na serce, żebyście nieustannie byli ludźmi nie tylko nawrócenia siebie, ale i pokuty, także i pokutowania. Trudne przypadki ludzi będą wymagać waszych umartwień, może będą wymagać różnych znaków pokuty. Znów służymy życiu. Czasem ja muszę ofiarować swoje życie, żeby ktoś inny tego życia otrzymał więcej. To jest tajemnica przekazu łaski i życia w Kościele. Więc nie wystarczy tylko powołanie się na teksty, powołanie się na jakąś znajomość, co my tutaj się nie naczytaliśmy, kto się więcej naczytał w ruchu, kto więcej odczyta nam dat albo jakichś ładnych stwierdzeń. Ile jestem w stanie ofiarować i służyć, tak życie będzie ze mnie wypływało. Tak? To słynne zdanie o źródle w ruchu, tak? Że moim zadaniem jest dawanie i tylko dawanie. Kiedy daję siebie, kiedy ofiaruję siebie, czasem nikt nie musi o tym wiedzieć. To życie wspłynie we wspólnocie, w kręgu, w różnych sytuacjach. To jest właśnie służenie życiu. Animator to także człowiek modlitwy. Oczywista rzecz. Najmoc spotkania to jest fundamentalne źródło w ruchu światło-życie. Notabene w tym roku świętujemy 50 lat, odkąd namiot spotkania został wprowadzony do formacji ruchu światło-życie. Także szczególny też taki dar. Dar, który ksiądz Blachnicki wiedział, że musi się pojawić. To też się nie rodziło z kosmosu u niego. On widział, że żywy członek Kościoła musi spotykać się z osobą Boga, który do niego mówi, bo Bóg się komunikuje. Jemu się nie tylko płaci modlitwą, tylko on ma do nas przekaz, on do nas mówi, on ma dla nas piękny plan. Animator, także para animatorska, to człowiek Eucharystii. I ksiądz Danielski dodaje tak. W Eucharystii będzie się wszystko rozwiązywać, do Eucharystii dochodzi i z Eucharystii wychodzi cała posługa. Tutaj dodam, jest taka piękna publikacja,
Eucharystia, małżeństwo. Warto się w nią zaopatrzyć. Do nowego kościoła. Tak naprawdę na podstawie tej publikacji można zrobić cały rok formacyjny formacji permanentnej. Tak, bo takie są tematy. Eucharystia, a małżeństwo. Jak Eucharystia wpływa na to bycie tym żywym członkiem wspólnoty. Animator to człowiek posłuszeństwa, który chcąc mieć posłuch, sam umie słuchać. Jest oczywiście u nas posłuszeństwo we wspólnocie, nie na zasadzie prawa, ale na zasadzie służby charyzmatowi. My możemy się tylko oddać służbie charyzmatowi, bo my żeśmy tego dzieła nie wymyślili. To jest dzieło niepokalanej Matki Kościoła. Jak słusznie ktoś powiedział na jednym z dniów wspólnoty rejonu dublińskiego w zeszłym roku, jak było o niepokalanej, skupialiśmy się na tym, odkrywaliśmy prawdę, że to jest dzieło niepokalanej Matki Kościoła, czyli że Maryja przyniosła to dzieło Kościołowi, my mu służymy, możemy dać się zaprosić. Właśnie, więc jeśli zrozumiemy, że my tu tylko służymy, to tak naprawdę tu tylko sprzątamy. A jak ktoś fajnie powiedział, i to jeszcze niedokładnie. To nas ustawia we właściwych proporcjach. Wtedy nikną te, kto tu może coś zrobić, kto może zabłysnąć, kto może coś powiedzieć. Wtedy służymy, jesteśmy zaproszeni do pięknego dzieła. Dzieła Matki Niepokalanej Matki Kościoła, która powołuje. Dzieła, ja osobiście jestem przekonany, które rodzi się w Irlandii na trudne czasy. Irlandia idzie w stronę bardzo trudną jako naród. I to, że rodzi się tutaj Ruch Światło Życie, to nie jest tylko, żebyśmy, nie wiem, byli tacy dumni i tylko zdjęcia puszczali z tego powodu, tylko to jest formacja radykalnych uczniów Chrystusa, całych wspólnot rodzinnych, radykalnych, które będą wierne Ewangelii, które wychowają święte dzieci, które będą uczniami Chrystusa. Taki jest nasz cel. My nie budujemy organizacji, żeby odcinać kupony, że jesteśmy najbardziej dynamiczną, rozwijającą się gałęzią w Europie Zachodniej. To nie o to chodzi w ogóle tak naprawdę. I ostatnia rzecz. W końcu animator to człowiek jedności. To człowiek, który scala, a nie rozbija. Myślę, że w tym miejscu weryfikują się animatorzy. To nie ja, to ksiądz Danielski. Służymy jedności. Czasem trzeba przecierpieć coś, żeby albo i przemyśleć, albo powiedzieć, żeby zachować jedność. Te nasze dni wspólnoty to nie jest kwiatek do kożucha. Te dni wspólnoty na oazach to nie są dodatki, to nie są eventy. To jest właśnie objawiające się życie. Tak samo we wspólnocie musimy służyć jedności. Wiele wspólnot wykoleiło się pięknych dzieł Bożych tylko na tym, że pozwolili sobie rozbić jedność. Przez niedopomówienia, przez plotki, przez jakieś tam animozje, przez nie wiadomo co. To Duch Święty, który przynosi jedność, który uczy mnie, żeby w innych widzieć dar, jest tym, który sprawia, że to życie jeszcze bardziej żyje. Więc tylko krótko podsumuję te rzeczy. Więc animator to człowiek, który przekazuje nie swoje, przekazuje to wiernie, więc muszę wiedzieć, wizja celu, wizja drogi, po co my w ogóle się spotykamy, czemu to w ogóle służy. Mamy na to narzędzia, mamy na to miejsce, żeby to zobaczyć. To jest człowiek nawrócenia, także pokuty, jeśli trzeba, także nie za siebie. Człowiek modlitwy, Eucharystii, posłuszeństwa i jedności. I zakończę tą homilię nie swoimi słowami, tylko księdza Wojciecha Danielskiego, który dedykuje wszystkim nam, którzy jesteśmy tutaj, wszystkim, którzy jakąkolwiek posługę podejmują dla przestrzeni ruchu. Życzę wam przede wszystkim odważnego pójścia za Panem Jezusem. Tylko mu niczego nie odmówcie. To wtedy On niczego wam nie odmówi. Amen.